Ten tekst jest szokujący, bo on mówi, że dla Jezusa szkołą była rodzina i świątynią była rodzina. Świątynią była rodzina. Do Maryi, do Józefa, którzy go znajdują w świątyni, mówi: powinienem być w tym, co należy do mego ojca. I poszedł z nimi do Nazaretu. W poczuciu, że to miejsce, do którego idzie, jest miejscem, które należy do jego ojca. I to zdanie, które już przytoczyłem, że wzrastał w mądrości, w latach, w łasce u Boga i u ludzi, jest cytatem z pierwszej księgi Samuela, nie? Gdzie Pismo Święte odnosi to właśnie do małego Samuela, który wychowywał się w świątyni. Samuel został oddany przez matkę, żeby był wychowywany w świątyni. I jak czytamy takie zdanie, że w świątyni wzrastał w łasce u Boga i u ludzi, nie, to nas to nie dziwi. Gdzie można wzrastać w łasce, jak nie w świątyni? A Ewangelia mówi o Jezusie, że taką świątynią, w której on wzrastał w łasce u Boga i u ludzi, był dom jego ojca i matki w Nazarecie. Stamtąd przyszedł do świątyni, rozumiejąc, kim jest Bóg. I ta usłyszana Ewangelia dzisiaj, ona się dzieje w świątyni, ale ona tak naprawdę pokazuje wartość domu, w jakim Jezus dorastał najpierw do 12 roku życia, a potem dalej. Nie? Jaka wartość domu. Kiedy on wypowiada pierwsze swoje zdanie na temat Boga. Pierwsze zdanie, jakie zostało zapisane w Ewangelii. Czemuście mnie szukali? Nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca? Jak chce powiedzieć coś o Bogu, to mówi Ojciec. To mówi Ojciec.